Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Amerykę rozwalają komuniści. McCarthy, czyli przewodniczący większości w Izbie Reprezentantów, został wygoniony. No, zostało zrobione to liberum veto, czyli jeden zdrajca, jeden z armii, z Partii Republikańskiej. Znalazł 7 innych zdrajców, bo w Izbie Republikańskiej jest 218 republikanów i 210 reprezentantów demokratów, także jest większość o 8, ale okazało się, że 8 przeszło na stronę demokratów i 8 zdrajców republikańskich z 210 demokratami przegłosowali, że wyrzucą przewodniczącego Armii Republikańskiej. No, będzie ciekawie. No, szczególnie, że jest to jednoosobowe liberum veto, może zmienić partię polityczną. No ale nie chciałem o tym rozmawiać. Przypuszczalnie porozmawiam na tym za dzień czy dwa. A dzisiaj chcę porozmawiać o tym, co no, zamykanie, tak zwany shutdown Waszyngtonu, czyli rząd się zamyka. Dlaczego rząd się zamyka w Ameryce? No, rząd się miał zamykać. Rząd miał się zamykać dlatego, że budżet musi być zbalansowany. W Ameryce budżet musi być zbalansowany i jak jest deficyt, to kongres musi się zgodzić na ten deficyt. No i właśnie ciągle ten kongres od lat już jest ten szantaż, że rząd będzie zamykany. No i później ci urzędnicy federalni, ta budżetówka nie chodzi do pracy. No i później po 2, 3, 5 czy 7 tygodniach wracają do pracy. No i mają zapłacone do tyłu, a całe te 8 tygodni, czy 2 miesiące, czy 3 miesiące siedzieli na dupie w domu, no bo było nawet tak długo. Także dostają pieniądze za nic. No i między innymi tego przewodniczącego Rady Partii Republikańskiej wyrzucili za to, że on się tam dogadywał z demokratami, co dodać, co ująć, czy mają być pieniądze dla Ukrainy, czy mają być pieniądze na granicę na południu. No, jest to jedno wielkie bagno. No i teraz mamy właśnie zdrajców. No ale Waszyngton, ogólnie rzecz biorąc, 300 tysięcy pracowników z tej budżetówki w Waszyngtonie, to 3/4 z nich nie chodzi do pracy, także mają słodkie posadki, dostają pieniądze. Jest tam 20 milionów stóp kwadratowych, czyli 2 miliony metrów kwadratowych, które należą do rządu federalnego, no i jest to w 3/4 puste. Kosztuje to około 2 miliardów dolarów rocznie. No i podatnicy za to płacą. Teraz ta cała panika, cała ta pandemia, korona i tak dalej doprowadziła do tego, że ludziom, szczególnie z budżetówki, nie chce się chodzić do pracy. No i ten Kevin McCarthy to jakoś to wszystko starał się zorganizować, starał się dogadać. On został wybrany w styczniu 2023 roku po 15 głosowaniach, także musiał się nawyginać, żeby zapewnić poparcie ze strony republikanów, no a później 8 republikanów i 210 demokratów go załatwiło. To jest ciekawe, że Pelosi, czyli ta czerwona świnia z Partii Demokratów, obiecała mu, że jak znajdzie się jakiś jeden zdrajca ze strony republikanów, który będzie chciał głosowania, to Partia Demokratów nie będzie głosowała za nim. No, Biden też, czerwona świnia, wyszedł, powiedział, że to jest chaos, że Partia Republikańska robi chaos, no ale 210 partii demokratycznych głosowało na niego. No i dlaczego to wszystko tak jest połączone? No to jest połączone przez to, że ten budżet, że konserwatyści chcą kontrolowanego budżetu, a komuniści chcą wydawania.
No, konserwatyści kochają Amerykę, konserwatyści kochają Partię Republikańską, kochają republikanów, konserwatystów. Na dzisiejsi komuniści, czyli demokraci, oni nienawidzą Ameryki. Oni chcą po prostu Amerykę zniszczyć. Zniszczyć tak jak komuniści w Rosji, żeby zacząć budować nowego człowieka, nowe społeczeństwo. Mają tą ideologię. Tyle tylko, że nie zdałem sobie sprawy, że są ideologią. No to przychodzi zawsze stalinizm, zawsze przychodzi hitleryzm, no i później jest płacz i zgrzytanie zębów. No ale to, co tych 8 zdrajców zrobiło do 80 milionów ludzi, to jest straszne. No i też całe te bagno waszyngtońskie, które jak konserwatyści dojdą do władzy, no to zostanie osuszone. Tam konserwatyści w zasadzie mówią, że Waszyngton, no to jest jedna wielka budżetówka. No i to jest fakt. W promieniu 200 mil, czyli 320 kilometrów, to są sami demokraci, to są sami komuniści żyjący z pieniędzy podatnika całego kraju. No bo Ameryka można powiedzieć, że tak połowa, jak się popatrzy na wschód i na zachód, na Pacyfik i Atlantyk, no to mniej więcej 80% żyje na tej prawej stronie, 20% żyje na tej drugiej połowie, z czego połowa tych 20% żyje na wybrzeżu. Także Ameryka tamta środkowa jest nie reprezentowana. Biorą od nich podatki, ale w sumie ci ludzie nic nie mają do powiedzenia. No i Republikanie mówią, że tam w sumie w tym Waszyngtonie to się zrobiło jednopartyjne takie grajdołek, centralne planowanie, tam nie ma w ogóle żadnej opozycji, tam nie ma żadnych innego punktu widzenia, tam nie ma nikt inny nic do powiedzenia, tak jak i na uczelniach amerykańskich. Na uczelniach amerykańskich wolność słowa po prostu została zabita przez hipisów, przez tych komunistów. Oni 10, 20, 30 lat temu, no to byli nienormalni profesorkowie na uczelniach, a teraz wszyscy ci studenci wychowani w tym kretyńskim komunizmie zaczynają działać w urzędach, w polityce, na wszelakich szczeblach państwowych i prywatnych. No i to jest straszne. No, trzeba chyba będzie doprowadzić do tego, żeby te ministerstwa porozrzucać. Nie ma powodu, żeby Ministerstwo Leśnictwa było w Waszyngtonie. Powinno być gdzieś w Wyoming czy w Kentucky. Tak samo nie ma powodu, żeby Ministerstwo Rolnictwa było w Waszyngtonie. Też powinno być w jakimś rolniczym stanie. Ministerstwo Zdrowia mogłoby być w mieście, które ma jakieś dobre szpitale, także w Cleveland na przykład. FBI, CIA też nie muszą być w Waszyngtonie, no szczególnie nie powinni być w Waszyngtonie, no bo to zawsze jest te ramię zbrojne tyranii. No i teraz właśnie zaczyna widać, że to jest jedna wielka tyrania. I to nie jest żadna jakaś taka paranoja, że ten Waszyngton to jest po prostu jedno wielkie bagno. 7 z 10 najbogatszych miast jest właśnie w tym całym kole Waszyngtony. Tam po prostu te pieniądze się akumulują z podatków. Jak się popatrzy, 85-65% ludzi z budżetówki nie przychodzi do pracy, no to jest coś nie do zaakceptowania. W sumie wszystkie te budynki rządowe, federalne, te mogą być poprzekładane, przerabiane na muzea, na studia filmowe, cały ten Hollywood teraz nie pracuje, wszyscy ci, co piszą te skrypty, scenariusze, nie mają co robić, no to mogą pisać właśnie o Waszyngtonie, politycy będą grać swoją rolę klaunów i ten Waszyngton jakoś będzie działał, no ale obywatele nie będą musieli płacić tyle pieniędzy.
Washington po prostu ta budżetówka, instytucja komunistyczna zawsze doprowadza do tego, że ma swoich ludzi, ma swoich dobrze opłacanych ludzi. Zamienić to wszystko, zaorać, wygonić, przemieszać. Jest nadzieja, że to wszystko stanie się w 2024 roku, bo ludzie już nie wytrzymują. Nawet chyba demokraci już nie są w stanie wytrzymać tego, co jest robione Ameryce. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jeszcze eczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się oszukać. No straszne, straszne rzeczy się dzieją w Ameryce. Ten zdradziecki ruch komunistów, ten człowiek, ten Goetz, który to wszystko zrobił, to jest po prostu pachołek socjalistów, ulubieniec Bidena. No i chce się na tym prześlizgać. No, jest nadzieja, że wszystkie te judaszowe, tych 8 reprezentantów, co głosowali, zostaną wywaleni na pysk za następnym razem. Zdrowia dla normalnych.